Siemanko widzowie, to ja, Miss Ania widzowie. Co dzisiaj będziemy robić? Już oczywiście mówię. Nawet już może trochę widzicie. Dzisiaj sobie otworzymy książeczkę. To jest ta. To jest widzowie książeczka Lego Ninjago Dragon Rising pod tytułem Wojownik Imperium. Tak, widzowie? Tak się nazywa ta książeczka i sobie dzisiaj ją otworzymy. Pokażę Wam, tutaj są inne oczywiście książeczki, które są. Już otwieraliśmy na przykład tą książeczkę. Ustraszenie ninja. Tą oczywiście czas na trening jakiś czas temu, miesiąc temu. Ten też otwieraliśmy. Tą oczywiście nie otwieraliśmy, było trochę powtórka. Na kanał, wiecie, jako figurka. Ale macie tu z innych oczywiście serii też oczywiście książeczki wszystkie, jakby. No i co, nie przedłużając, otwieramy oczywiście książeczkę i jeszcze tu mamy zadania, komiksy i minifigurka, no to znaczy oczywiście ta minifigurka naszego wojownika Imperium i tu chyba nawet pisze imperialny łowca, bo to jest imperialny widzowie łowca i śmigacz bardziej, no to jest jakby wojownik Imperium, ale się normalnie nazywa imperialny łowca i śmigacz. No dobra. I tu będzie miało niby 19 klocków. I jak widzieliście, teraz się zmieniło okładka, bo teraz mamy Brick Intimi. I tu mamy zamiast takiego plastikowego, to teraz mamy taki papierkowy. Fajna taka sprawa, trochę eko. No i jak ktoś się zastanawiał, ja kiedyś zamówiłam to widzowie dawno temu. Jakiś czas, dawno, już nie pamiętam. I ja za to zapłaciłam wtedy, bo zamówiłam przez MB.com. Za 14 zł 42 grosze, to nawet chyba taka cena nie była. No dobra, jakoś to otworzymy. Może mi się to jakoś uda. Okej. Dobra, jakoś trochę uwalam, no ale musiałam jakoś to otworzyć. Może nie widzieliście. O, jaka, zobaczcie, jaka fajna grafika. Chyba nawet sobie to pudełeczko zostawię, przypuszczam. Bo jest bardzo ładne, tu mamy taką fajną grafikę. Ale tak muszę to otworzyć, muszę wiedzieć jak to złożyć. Wiecie co mi chodzi. Sobie to pudełko przypuszczam zostawię. O, ładne jest. Tylko teraz musimy... Muszę jakoś to pokombinować jak to jest, bo ja pierwszy raz otwieram. Aha, a w środku mamy takie pudełeczko zwyczajne. To sobie odłożę, bo to nawet ładne jest to. Z tyłu taka fajna fotografia, to sobie... O! Coś takiego. No jakoś to sobie pisałam, bo spokojnie sobie złożę. No i mamy takie pudełko i tu chyba są te klocki. Tylko teraz zastanówmy się jak... O, dobra. Otworzyliśmy. A w środku mamy elementy. I tu mamy 19 klocków. No dobra, wysypiemy. Oj, oj. Żeby nam nie wszystko uciekło. To też na razie sobie odłożymy. No i składamy oczywiście nasz ten. Nie będę, wiecie, przemijać, tylko to szybko, bo to ile będzie zajmować takie składanie. Szło mnie długo. Ok. Jeszcze to potrzebne. Potrzebujemy teraz tego i to ma być jak... Czekajcie. O, coś takiego. Ok. I ok. Dobra. Później potrzebujemy tego. Ok. I tu mamy jakby to tu przyczepić. W porządku. Co tu jeszcze? A to potrzebujemy. Aha, to musimy przejść na drugą stronę i potrzebujemy tego i przyczepiamy, przypuszczam, że do tego. No i pojazd mamy, jak widzicie, już gotowy. Taki prosty. No okej, okay. Teraz włożymy sobie do naszego tego wojownika i zaraz oczywiście się przyjrzymy mu.
Wkładamy mu tą maskę. No i potrzebuję jeszcze mieczyk w tej łapce. Dobra. O Jezus. Weź łapę w tą swój miecz. Bardzo cię proszę. Ty aż hełm mi, wiecie, spadł. No ja nie mogę. O, dobra, w końcu. Ja czasami, wiecie, w sytuacjach nie... Oj. Czasami nie lubię właśnie, jak te miecze trzeba wkładać, bo czasem, wiecie, się coś nie tak weźmie. No dobra, mamy zbudowane naszego kochanego imperialnego łowca i tego śmigacza. Już się za to bierze, pokazuję Wam. Najpierw figurkę, a później oczywiście ten pojazd, jaki dostajemy. Tak wygląda nasz ten imperialny oczywiście łowca. Tak się prezentuje. Czyli nie ma drugiej twarzy, tylko ma tą jedną. Jak widzicie, dostaje jako zwykły, dostaje, jak widzicie, zwykłą złotą katanę, ale figurka bardzo fajna, podoba mi się, 10 na 10. No i do tego mamy ten jego śmigłowiec taki. No prosta budowa, ale powiem Wam, że nawet spoko. Możemy go nawet, żeby sobie usiadł i tak zrobimy, żeby już sobie siedział i do końca odcinka już będzie sobie siedział w tym śmigłowcu. Ale powiem Wam, że ten jest bardzo spoko, ta figurka, ale mi się wydaje, że troszeczkę, no nie powiem, że nie jest zła, ale chyba bardziej mi się chyba ten Arim podobał, chyba z tym smoczkiem bardziej trochę, ale ten imperialny, ten łowca z tym śmigłowcem też nie jest taki sobie, też 10 na 10, bo jest spoko. To sobie pudełeczko może zostawię, może do czegoś mi się szyda, może nie wiem, zobaczę. Na razie sobie tu wszystko odłożę, sobie niech sobie gdzie leży. A my przejdziemy oczywiście do naszej tej książeczki w sumie. No dobra, patrzymy, co jest w środku. No i tak, mamy tu oczywiście, mieliśmy tutaj instrukcję, jak złożyć oczywiście naszego imperialnego łowcę. No i tu mamy informacje o nim. Poznaj łowcę smoku numer 29, bo jakiś ma widać numer. I osobowość, jak i uparty i przemądrzały, umiejętności wywichania kataną, zainteresowanie sława, w ogóle sobie słodycze. Największe wyzwanie pilotowanie śmigacza. Jestem łowcą numer 29, mieszkam w Imperium i służę armii zwanym imperialnymi szponami. Aha. I ten buty, zobaczcie, jakie kapcie do spania wziął. No jakby tu są, wiecie, informacje oczywiście o nim. Możecie, wiecie, sobie zatrzymać i poczytać o nim. No i tu się oczywiście zadania zaczynają. No tu mam jakieś labirynty, jakieś znajdź różnice. Tu nasz mówi, ha, wystarczyło tylko 29 podejść, żeby zdać egzamin na prawo jazdy śmigacza. 29 razy podejmowałaś, no to sporo bym powiedziała. No i też jakaś kolorowanka, jakieś różne, tu jakiś kot jest na przykład, możecie zatrzymać ten. Zyskanie kodu i baw się z ninja, bo na przykład, no wiecie, labirynty takie tam. No i tu mamy jakiś komiks z życia łowcy 29. To możecie sobie zatrzymać i poczytać oczywiście, ale może coś tam przeczytam Wam. Numer 29, pobudka. Numer będzie walczył z zielonym ninja, numer 2, złapie smoka, numer 3. Numer będzie potrzebny klatki smoków. Trawia tak fajnie. Kto zabrał moją kaczuszkę? To jak Wy wiecie. I co, kolejne zadania po prostu. Mamy tutaj świątynię, tą smoczą, co recenzowaliśmy. Zgadnij, kogo spotkałem w świątyni. Tak, jest ninja. No wiadomo, bo też oni szukają źródła. Tu jest jakaś kolorowanka, nie wiadomo, co tu jest. Trzeba wziąć odwojne kolory i podkolorywać. Dlaczego nikt mi nie powiedział o tym duchu, zanim tu wszedłem? Trochę zdradzasz, co tu jest w sumie, bo to... Już powiedział w sumie, co tu marzy. No i tu wychodzi, że tu będzie duch. Ten świątyni chyba. No bo już tu trochę podpowiedział, no bo jak duch, no to... Po prostu. No to jakby mówią, że to jest duch, ale po prostu no mamy go pokolorować, jak wygląda.
Ale tak to wiecie, popsuta trochę niespodzianka, bo jakbyście kolorowali, to już byście takimi niespodzianką jakbyście dokolorowali i widzieli, co tu jest. I co kolejne, oczywiście zdania, połącz kropki, jakiś ten. I co ten mówi, numer 29, ten. Nie wspominajmy szefowi, że znowu mi się nie udało. Ja się nic nie odbywam, nic nie powiem. I co kolejne zadania. I ten co mówi, zdecydowałem, że jednak nie będę polował na tego smoka. Nie mamy w imperium klatki, do której by się zmieścił. O tego smoka ci chodzi. No tak, jak nie ma dużej klatki, no to się nie zmieści. Mamy zwycięstwo i tu mamy to opowiadanie. Jak tu mówię, jakieś zwycięstwo. Jakaś lista, jak widzicie, jak planalizował swoje bogactwo, to sobie gra w gry. No i tutaj jakby poleciał, bo niczego zauważyli, sobie poleciał siną dal. No tu mamy jakieś kolejne puzzle jakieś, a tutaj mówi, nie martwcie się, złapię tę bestię za chwilę. Aha, sobie leży, nic nie robisz. Okej. Okay. I co kolejne, tu jak widzicie, zadania są... No, będę miała oczywiście co robić. No i tu amatorzy. Ja dopiero jestem biegły w knuciu. Okej. Okay. No i tu mamy kolejne zadanie. A tu mamy taki mini, miną, kolejną, wiecie co, komiks. I możemy go przeczytać, bo chyba on jest krótki. No tak, no to możemy go przeczytać w sumie. Sława i bogactwo. Ale super, dowódca w końcu wysłał mnie na prawdziwą misję. Wreszcie schwytam smoka, a wtedy sława, bogactwo będą moje. Naprawdę mam szczęście, szybko znalazłem smoka, tyle że ma chryżę. Chyba wrócę do bazy, sława, bo chcę muszę poczekać. Się nie dziwię, chyba zobaczył ich i uciekł. No i co tu mamy? Kolejne zadanka, tu też. No i co tu mówisz? Może zamiast uganiać się za smokiem, powinienem w zasadzie dowódcą? Może. No i tutaj mamy jeszcze quiz, który musimy odpowiedzieć, jak wiecie, rozwiązaliśmy oczywiście i musimy sobie tu, wiecie, poczytać. A tu są oczywiście odpowiedzi do zadań i z drugiej strony też. A tu są pokazane inne książki Lego Ninjago i też nie tylko, które można sobie kupić, poczytać. I te książki oczywiście recenzowano na moim kanale, to zapraszam. No i oczywiście to koniec, bo to wszystko, bo co tu dalej mówić oczywiście. Powiem wam, jak coś, to tą książkę oceniam 10 na 10, to jest bardzo fajna i figurka też jest spoko. Oczywiście sądzę, że wam się odcinek podobał. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję za dobre chęci. Zapraszam się na TikToka, Instagrama. Nie przedłużając, oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie. Już nie przedłużając, już się z wami żegnam. No to na razie.